Dwa tygodnie temu miałem przyjemność prezentować Wam Sony Action Cam HDR AS200. Była to wersja nowego Action Cama, ale z rozdzielczością Full HD, a dzisiaj dzięki uprzejmości Sony Center w Kielcach trafia na moje biurko pierwsza kamera od Sony z rozdzielczością 4K. Już jakiś czas na rynku funkcjonuje GoPro Hero 4 w wersji Black, która również ma możliwość zapisywania filmów w rozdzielczości 4K. Sony niemniej jednak chwali nam się tutaj dodatkowymi możliwościami, a mianowicie trochę większym strumieniem, czyli 100 mega na sekundę. Kamera ma również wbudowany GPS, ma dostępny SteadyShot i jest wstępnie, można by powiedzieć, odporna na zachlapania. Oprócz tego w rozdzielczości Full HD mają możliwość nagrywania z prędkością 120 klatek na sekundę, a w rozdzielczości HD 240 klatek na sekundę. Duża szybkość rejestracji, jeśli chodzi o ilość klatek, ewentualnie o szerokość strumienia, wymaga od nas użycia bardzo szybkich kart SD. Ze zwykłą, standardową kartą SD nie mamy szansy uruchomienia tych trybów, ponieważ będzie to karta za wolna. Tak więc warto się zapoznać ze specyfikacją, która karta będzie współpracowała i będzie miała odpowiednią prędkość zapisu, aby kamera mogła zapisywać strumień właśnie z taką kompresją. Na początku informacja, co dostajemy w zestawie. Jest to zestaw uchwytów do kasku, jeden wyprofilowany, drugi płaski. Otrzymujemy przewód USB do ładowania kamery, jak i załączonego pilota. Otrzymujemy samego pilota, o którym mówiłem Wam w poprzedniej prezentacji. Ja ją zlinkuję w opisie filmu, tak więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany samym pilotem, odsyłam właśnie do tej prezentacji. Otrzymujemy również baterię. Jest to bateria standardowa Sony w wersji X i oczywiście nie zabrakło odpornej, wodoodpornej, wstrząsoodpornej, wzmacniającej obudowy, w którą będziemy mogli umieszczać kamerę. Przyjrzyjmy się teraz kamerze z bliska. Na tym boku widzicie dwa przyciski sterujące oraz wyświetlacz. Dzięki tym przyciskom będziemy mogli ustawić wszystkie funkcje kamery. Również funkcją kamery wszystkie ustawienia możemy zmieniać dzięki dołączonemu do zestawu pilotowi oraz aplikacji, która jest dostępna na system Android oraz iOS. Ja tą wersję najbardziej lubię. Mamy tutaj pod tymi dwoma otworkami głośnicze, który będzie nam sygnalizował stany pracy kamery. Mamy czytnik podczerwieni, mamy informację, że kamera jest wyposażona w technologię NFC do łatwego sparowania z telefonem, który ma tą technologię NFC. Jest to wymagane tylko i wyłącznie przy pierwszym parowaniu. Na górnej stronie kamery mamy przeniesione przyciski sterujące z tyłu. Jest to przycisk nagrywania oraz przycisk tak naprawdę taki przełącznik, który nam blokuje ewentualne przypadkowe naciśnięcie. Również u góry mamy kontrolkę zapisu, która będzie nam sygnalizowała, kiedy wykonywany jest zapis na kartę. Jest oznaczenie, że mamy system SteadyShot, czyli stabilizator obrazu oraz wbudowany moduł GPS. Na przodzie kamery znajdziemy dwa mikrofony stereo. Pamiętajmy, że te mikrofony stereo działają bardzo fajnie. Jeżeli umieścimy kamerę w dodatkowej budowie wodoodpornej, już ta jakość rejestrowanego dźwięku nie będzie aż taka rewelacyjna, co możemy teraz sobie posłuchać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Próba audio w obudowie wodoodpornej do 10 metrów. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu bez obudowy wodoodpornej. Na dole kamery znajdziemy dwa uchwyty. Uchwyt na mały statyw, czyli ten, który był standardowo w każdej kamerze Action Cam oraz uchwyt na standardowy statyw. Bardzo fajne rozszerzenie. Gniazda nam zniknęły z tego dolnego panelu. Mamy również klapkę uszczelnioną uszczelką, pod którą znajduje się gniazdo, do którego będziemy wpinać mikrofon. Tylnia część kamery jest zamknięta klapką dzieloną jak gdyby na dwie sekcje. Umożliwia nam to bez zdejmowania całej tej klapki, całej tej osłony, podłączenie ładowania USB oraz wyjścia HDMI. Jeżeli chcemy dostać się do baterii czy do karty SD, musimy już całą tą klapeczkę sobie otworzyć. I w środku, jak widzicie, mamy baterię, te dwa złącza USB oraz HDMI oraz slot na kartę pamięci. Jak widzicie, teraz na wyświetlaczu mam informację, że mogę nagrywać strumień 4K z prędkością 30 klatek na sekundę i na karcie 64 giga świeżo sformatowanej mogę zapisać godzinę 20 minut. Oczywiście w zależności od
kompresji, w zależności od scen, jakie będziemy filmowali, ten ostateczny czas może delikatnie się różnić od tego, co teraz mamy prognozowane na wyświetlaczu kamery. Może wrócę jeszcze na chwilę do obudowy, bo nie zaprezentowałem Wam jej dość dokładnie. Jak widzicie, obudowa również jest wyposażona w przyciski, czyli możemy pod wodą sterować tą kamerą. Mamy przycisk do wyzwalania trybu zapisu, mamy blokadę, tą samą jak i w kamerze, możemy tą blokadę przełączyć. Mamy przyciski do sterowania menu, czyli też możemy sobie pod wodą ustawić, jeżeli jest taka potrzeba. Przypominam, że pomimo tego, że mamy zegarek dostępny w zestawie, który jest wodoodporny i teoretycznie możemy pod wodą sterować tą kamerą, to niemniej jednak pod wodą będziemy mieli problem, jeśli chodzi o używanie Wi-Fi. Tak więc to sterowanie ręczne warto sobie przećwiczyć w momencie, kiedy będziemy próbowali sobie ustawiać jakieś elementy pod wodą. Kamera dość zgrabnie nam do tej obudowy pasuje. W obudowie mamy również możliwość umieszczenia tej obudowy razem z kamerą na statywie. W dość prosty sposób również zamykamy i zabezpieczamy tak, aby nie nastąpiło przypadkowe otwarcie, na przykład gdzieś w środowisku wodnym, który mógłby nam to urządzenie uszkodzić. Warto również zauważyć, że nowa kamera w wersji 4K jest nieco większa od starych kamer. Poprzednie wszystkie kamery Action Cam, no z wyłączeniem tej małej, tej miniaturowej, były mniej więcej tej samej wielkości. Tutaj już ta wielkość jest troszeczkę większa, czyli stara kamera w nowej obudowie będzie nam luźno się poruszała, czyli nie będzie pasowała, a znowu nowa kamera do starej obudowy wodoodpornej nam nie wejdzie. Niemniej jednak cała reszta akcesorii, które były podłączane tutaj standardowo przez złącze statywu, będzie nam nadal pasowała bez najmniejszych problemów. Ja na telefonie mam już zainstalowane oprogramowanie, jest to Play Memories wersja mobile. Aby połączyć się z kamerą, przy pierwszym uruchomieniu musiałem zbliżyć telefon do tagu NFC. Teraz już to się dzieje automatycznie. Jak widzicie, mamy już podgląd z kamery. Działa to w miarę płynnie, w miarę żywo. I teraz prześledźmy, jakie mamy możliwości konfiguracyjne. Przede wszystkim mamy cztery mody. Mod, w którym będziemy robić zdjęcia, kręcić filmy, zdjęcia z odpowiednim interwałem, czyli sławne, znane i lubiane timelapsy, które dość często goszczą na różnych stronach internetowych, oraz film pętli, gdzie będziemy mogli sobie ustawić długość tej pętli, jaka ma być rejestrowana w danym jak gdyby przebiegu. Rejestracja w pętli umożliwia nam zrobienie jak gdyby takiego rejestratora, w cudzysłowie samochodowego, rejestratora wideo, który będzie nam nadpisywał najstarsze filmy tymi najnowszymi. Jest to dość wygodna opcja. W zależności od trybu, który wybierzemy, będziemy mogli sterować różnymi rzeczami. Tak więc zacznę może od trybu filmowego, bo on nas najczęściej interesuje. I tutaj zobaczmy, co w tym trybie filmowym możemy zmieniać. Pierwszą opcją ustawień manualnych jest to balans bieli. Możemy zdać się na samą kamerę, czyli ustawić sobie automatyczny balans bieli, ewentualnie już ręcznie sobie sterować, jednocześnie automatycznie podglądając na telefonie, jak z danym balansem bieli będą rejestrowane sekwencje wyglądały. Jest to dość przydatne rozszerzenie. Ja lubię tutaj kombinować tym parametrem podczas kręcenia filmów i robienia zdjęć. Kolejną opcją dostępną jest wybór sceny. Możemy wybrać scenę normalną, ewentualnie podwodną. Wtedy automatyczny tryb jest dostosowany tak, aby te kolory nakręcane pod wodą były jak najbardziej odpowiednie i odzwierciedlające rzeczywistość. Kolejne menu to ustawienie koloru. Możemy włączyć kolory intensywne i neutralne. Bardzo fajne rozszerzenie. Wiele osób lubi właśnie rejestrować obrazy w trybie intensywnych kolorów. Ja sam bardzo to lubię. Jest ten tryb oznaczany w telefonach, jest to tryb oznaczany w różnego rodzaju kompaktach jako Vivid. Bardzo ciekawe rozszerzenie, przydatne. Kolejną opcją jest tryb nagrywania i mamy tutaj informację, z jaką prędkością strumień będzie rejestrowany. Strumień 100 mega 30 klatek na sekundę, mamy strumień 60 mega 30 klatek na sekundę, znowu 100 mega z 24 klatkami i 60 mega w 24 klatkach. Trochę to jest moim zdaniem nie do końca czytelne, z tego względu, że żeby ustawić sobie parametry nagrania, musimy korzystać jak gdyby z dwóch form menu. Pierwsza jest to wybór kodeka, czyli będzie to MP4 czy AVCS.
czy XAVC-S dla trybu 4K. Teraz mieliśmy tryb 4K, przełączmy teraz w tryb Full HD. Jak widzicie, to automatycznie nam się zmienia na wyświetlaczu, że już nie mamy 4K, tylko 720p, 240 klatek na sekundę. I w tym menu musimy sobie od razu wejść i zobaczyć, jakie tryby mamy dostępne. Jak widzicie, teraz jest wybrany ten tryb z prędkością strumienia 100 mega i 240 klatek na sekundę. Jest to tryb 720p, bo mamy go oznaczonego na wyświetlaczu jako 720. Możemy również wybrać 100 mega i 120 klatek. Jest to tryb 1080, czyli Full HD. Tak więc tutaj troszeczkę jest to moim zdaniem nie do końca wygodne, bo moglibyśmy to robić z jednego menu, co prawda przewijanego i dość długiego, ale myślę, że dla mniej wprawnych użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z 4K i w ogóle z kamerami action cam, byłoby to bardziej czytelne. Niemniej jednak, no nic temu trybowi nie brakuje. Ponownie przełączyłem w tryb 4K i widzimy 2160, pojawia nam się również znacznik 4K i prędkość 30 klatek na sekundę. Może jeszcze kilka słów, bo wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, co to jest szybkość, szerokość, wielkość strumienia, jakie jest rejestrowane na kartę. Im większy strumień, tym mniejsza kompresja rejestrowanego obrazu, czyli możemy zobaczyć na kamerze więcej detali. Przy jakichś takich elementach, gdzie widać dużo ludzi, drzewa, dużo lepiej detale są rejestrowane, gdy ten strumień jest wyższy i kompresja jest mniejsza. To jest adekwatne i porównywalne do tego, co mamy przy normalnej, standardowej fotografii cyfrowej. Możemy tego JPEGa bardziej zagęścić, gdzie pewne elementy się rozmywają, ewentualnie mniej skompresować, nie zagęścić i wtedy będą te elementy lepiej widoczne. Jest to istotny parametr, jeżeli chcemy wydobyć więcej z tego filmu. Ja nie jestem zwolennikiem strumieni 4K odtwarzanych na telewizorach, czy na monitorach wielkości telefonu, czy na telewizorach powiedzmy 30-40 cali. Myślę, że to akurat zastosowanie nie jest dobre, ale jestem bardzo dużym zwolennikiem, jeśli chodzi o rejestrację strumienia 4K na urządzeniach rejestrujących obraz. Z tego względu, że rejestrując obraz w 4K mamy dość dużą możliwość późniejszego wykonania, nazwałbym to zoomu cyfrowego, czyli pewne elementy możemy sobie odpowiednio powiększyć bez utraty jakości, kiedy będziemy ten film renderować w rozdzielczości niższej, nie 4K. Na przykład stosując taką kamerę w dronie, gdzie zazwyczaj wchodzą nam śmigiełka w pewną część kadru, możemy sobie odpowiednio ten obraz powiększyć tak, żeby te śmigiełka już nam nie wchodziły, zrobić zbliżenie na jakiś detal, tak żeby po prostu nie tracić na jakości. W momencie, kiedy robimy to na strumieniu 1080, ta utrata jakości może być znacząca, a przy 4K mamy naprawdę, naprawdę duży zapas. Kolejną opcją jest Steady Shot. W rozdzielczości 4K warto zaznaczyć, że Steady Shot, czyli stabilizacja obrazu, nie funkcjonuje. Jedynie będzie ona dostępna przy rozdzielczościach niższych, czyli 1080 i 720. Możemy również zdecydować się, czy dźwięk ma być nagrywany lub nie i możliwość włączenia automatycznej cyfrowej redukcji szumu wiatru. Kolejną opcją jest fotografowanie z odbiciem w pionie. Następny jest to selektor trybu wideo, czy to ma być PAL, czy NTSC, czas rozpoczęcia, oszczędności energii oraz dodatkowe funkcje, które pozwalają na włączenie, wyłączenie brzęczyka, ewentualnie sformatowanie karty. Zmienię teraz tryb na tryb zdjęciowy. W każdym trybie mamy możliwość regulacji ekspozycji, czyli możemy sobie dodać kilka punktów lub zdjąć, jeżeli potrzebujemy obraz w danym momencie rozjaśnić lub przyciemnić. Zobaczmy, co dostępnego mamy w trybie fotograficznym. Również mamy balans bieli. Ja może przestawię się w automatyczny, żeby tutaj nie zniekształcać tego rejestrowanego materiału, wybór sceny, również normalny podwodny, samowyzwalacz możemy włączyć z opóźnieniem 2 lub 10 sekund, przydatne przy robieniu selfie, ustawienie zdjęć seryjnych, mamy pojedyncze, fotografowanie serii oraz zdjęcie w ruchu. Fotografowanie z odbiciem w pionie, mamy rozmiar obrazu podglądu, znowu tryb PAL lub NTSC i te same adekwatne funkcje, które żeśmy mieli w poprzednim trybie. Zmieniam tryb na nagrywanie w sekwencji, również balans bieli, wybór sceny, ustawienia zdjęcia z interwałem, dostępne interwały i kolejne funkcje, te same, czyli rozmiar podglądu, wybór trybu,
czas wyłączenia oraz format. I ostatnim trybem jest to tryb w pętli i tutaj tak naprawdę pojawi nam się kolejna opcja, czyli czas nagrywania w pętli. Możemy ustawić najkrótszy 5 minut, najwyższy 120 minut, ewentualnie bez ograniczeń, czyli tak naprawdę wtedy nie ma sensu włączanie tego trybu. Najwyższa pora skupić się na jakości rejestrowanego obrazu wideo. Miałem udostępnioną kamerę, tak jak Wam już mówiłem, z Sony Center Kielce, bardzo za to dziękuję, ale czas, na jaki mam tą kamerę w swojej dyspozycji, nie jest czasem najdłuższym, jaki bym sobie życzył, tak więc niestety ze względu na super kiepską pogodę też nie było za dobrej scenerii, żeby jakieś tam głębsze testy przeprowadzać. Niemniej jednak pobawiłem się tą kamerą, zarejestrowałem trochę materiału, skupiłem się na dwóch trybach najistotniejszych, czyli tryb 4K, ten z prędkością strumienia 100 mega oraz na trybie 720p z prędkością 240 klatek. Pierwsza informacja, moje oprogramowanie, czyli ja dysponuję Adobe Premiere Pro, niestety nie poradziła sobie ze strumieniem tym 720p z prędkością 240 klatek na sekundę. Nie byłem w stanie zaimportować tych elementów do oprogramowania, żeby je obrobić w Adobe Premiere, ale na szczęście Sony udostępnia na swojej stronie coś takiego jak Action Cam Movie Creator. Bardzo prosty programik, darmowy, do prostej edycji filmów, do prostego tworzenia filmów, do sklejania kilku elementów. Nie ma tam żadnych zawiłych efektów, ale po prostu jesteście w stanie skleić z kilku kawałków. Jeden film, wytrymować go, przyciąć odpowiednio i co najważniejsze, z takiego klipu 240 klatek na sekundę zrobić slow motion, czyli to, co wszyscy lubimy. Wygląda to bardzo fajnie, potem ten klip możecie zaimportować, ja tak zrobiłem do Adobe Premiere, tak żeby go tutaj do tego klipu wrzucić. I to jest mniej więcej to, co teraz zobaczycie. Klip 240 klatek na sekundę daje nam naprawdę bardzo fajne możliwości. Najważniejsze, że w tym trybie również możemy nagrywać szeroki kąt, czyli mamy ten dość szeroki aspekt rejestrowanego obrazu, gdzie przy różnego rodzaju sportowych aktywnościach właśnie potrzebny nam jest ten szeroki kąt. Ja równocześnie z Sony Action Camem 4K, nazwę go tak w skrócie, testuję również Hero 4 Black, czyli również kamerę, która rejestruje 4K. Przygotuję materiał porównujący według mojego odczucia. Tak jak mówiłem, nie były te warunki meteorologiczne sprzyjające do głębszych planów. Podlinkuję Wam w tamtym materiale kilka filmów porównujących Sony, jak i GoPro Hero 4, tak więc mniej więcej to się pokrywa z moimi odczuciami. Generalnie kolejną opcją to było 4K z tym strumieniem najwyższym. Próbowałem to, co Wam mówiłem, dlaczego ja ten obraz 4K zalecam rejestrować, a właśnie dlatego, że mamy możliwość przygotowania, jak gdyby wykadrowania pewnych elementów, które nam są zbędne, a skupieniu się na tych elementach istotnych na danym nagraniu. I tutaj właśnie dzięki temu, że mamy tą rozdzielczość nadmiarową w stosunku do Full HD, bo prawdopodobnie na razie będziemy obrabiać wszystkie materiały do tej Full HD, a nawet do 720p, bo ja takie filmy przygotowywuję, wtedy macie możliwość naprawdę dużego powiększenia tego obrazu, który zarejestrowała kamera, czyli zrobienia postprodukcji, jak gdyby takiego cyfrowego zoomu. Ja tutaj widzicie teraz taki dłuższy fragment nagrałem. Tam jest właśnie zoomowanie i to takie zoomowanie dość ostre, bo ono idzie od 100% wypełnienia kadru aż do 400% powiększenia. Tak więc widzicie, jak mniej więcej detale wyglądają. Myślę, że akceptowalne jest powiększenie o 100%, o 200%, a nawet i o 300%, w zależności od tego, jak jasne będziemy elementy nagrywali. Daje to nam fantastyczne, naprawdę fantastyczne możliwości w postprodukcji, czy to przy ujęciach sportowych, czy to przy ujęciach z drona, gdzie czasami się tak zdarza, że nam gdzieś nóżki wchodzą, chcemy pewien element architektury odpowiednio powiększyć w danym ujęciu, to nam taką możliwość daje, tym bardziej, że faktycznie przy tym 100-megowym strumieniu kamera naprawdę dość dużo szczegółów rejestruje. Myślę, że te osoby, które używają tą kamerę, również
podzielą się z nami swoimi opiniami, jak Wy ją znajdujecie, czy mieliście możliwość porównania z innymi urządzeniami 4K. Chętnie o tym poczytam w komentarzu i pewnie również inne osoby zainteresowane tą kamerą w komentarzu na ten temat poczytają. Tak więc zachęcam Was do subskrypcji kanału. Jutro przygotuję taką prezentację Hero 4 w wersji Black, a potem przygotuję takie krótkie porównanie tych dwóch urządzeń, co w jednym, a co w drugim mi się podobało, a co nie do końca było tak, jak ja bym to sobie wyobrażał.